To jest 0-0, Bartek? Tak. 3 lata, 3 lata. 6. O, czyli dla, dobrze, że siedzę po środku. Ty jesteś 6 lat starszy. 6 lat! Cześć, tutaj Ania. Dajcie znać po obejrzeniu tego odcinka, czy wracacie czasami do tych piosenek, zwłaszcza do ostatniej, bo wydaje mi się, że kiedyś była całkiem sporym hitem, a teraz w ogóle się jej nie słyszy. Napiszcie też proszę wasze propozycje do kolejnego takiego odcinka. Już teraz zapraszam was na live. Jutro o godzinie 19 spotykamy się z Dominiką, Maćkiem oraz Sergiuszem. Witamy w specjalnym odcinku urodzinowym Karoli. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Hej! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będziecie odgadywać zapomniane piosenki lat 2000-2010. Już myślałam właśnie, jak byłam zobaczyłam, że mam tutaj szurowarkę, że to będzie coś w naszej konkurencji, ale Antek, no to by się to dobrze, rocznikowo, ale rocznikowe to są nasze lata młodości. No. Czemu by się nie zgadzało? W sensie, usłyszycie po trzy fragmenty 7 piosenek. Waszym zadaniem jest rozpoznanie tytułu oraz artysty. Jeśli rozpoznacie je, naciskacie przycisk. Macie 5 sekund na odpowiedź. Pierwszy fragment wart jest 5 punktów, drugi fragment wart jest 3 punkty, trzeci fragment wart jest 1 punkt. Jeśli wasza odpowiedź będzie błędna, prawo głosu przechodzi na pozostałe osoby. Po usłyszeniu każdego fragmentu macie jedno prawo głosu, wszyscy wracacie do kolejnego fragmentu. Muszę usłyszeć prawidłowe tytuły piosenek oraz nazwiska lub pseudonimy wokalistów, by przyznać punkt. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Okej. Dobrze. Trudne będzie chyba. No, jeśli zapomniane, no to nie będziemy pamiętać. Nie, nie. To jest 2000-2010? No to ty miałaś już 14. Jak to wyszło? Jak ty liczysz? O taki miałeś duży przedział wiekowy, mogłeś powiedzieć wszystko, ale 14 akurat się nie łapie w tym pułapie. 13. Sztos. Czy to był dubstep już? Wow. No nie wiem, ja nie wiem. Nie, z tym przepraszam, ja się nie mogę skupić, bo ciągle o tym wieku myślę, no. Czy 6 lat? I w jednej grupie. I co my tu robimy? Powinniśmy mieć inną grupę. Ty już mogłabyś mieć dwójkę dzieci w zasadzie. A w jakim wieku? A czemu ty się jego nie czujesz? No on 3 lata. Bo to jest tylko 3, a to już jest 6. 3 to jest, wiesz, miał 3 lata, to nic nie potrafił w zasadzie. Jak miał 3 lata. A ja wszystko. Czujesz? Ja wyszedłem wtedy na świat. Po prostu nie czuję, że ja jestem gdzieś dalej. Ja już nie miałem żadnych skilli, kiedy wyszedłem na świat. Lecimy dalej? Od razu? Lecimy dalej od razu, nie? Chyba tak. Dobra. Chyba nie wiemy, co? Chyba nie. Nie, chyba dalej. Ma zapomniane jeden. Ja nawet nie zdjąłem słuchawek. To dobra, no jakby nie wiemy. Aha, i nie myśleć o wieku. Utwór... Nie, nie. Dobra. Drugi fragment. O! No to już jest znane. Coś mówi. To jest bardzo znane. O, to znam. No dobra, ja wiem, co to jest za piosenka. Jak zawsze. Ale nie wiem, kto to śpiewa. Często w radiu leci. Wciąż. Mogę wam powiedzieć i oddać wam punkt i sobie zaśpiewać. Ale ja wiem, co to jest. W sensie ja już też wiem po tym fragmencie. No, jaki ja to jest też. A zanudź? A zanudzisz refren? No właśnie próbuję, ale nie mogę sobie przypomnieć. Widzisz, jak takie utwory leciały w radiu, to ja nie wiedziałem, że to jakby tak, są radiu, nazwiska. Dokładnie, w radiu to była nie mówili, piosenka że ktoś to śpiewa. Tak, dokładnie, no, tylko, to było, że to po prostu piosenka. Że teraz puścimy. Tak. I nieważne kto. No. Never together. Coś takiego, ale wykonawca, tytuł, no daleko, nie znajdę. Nie macie pojęcia w ogóle? Ja pierwszy raz to słyszę w życiu chyba, no. Ja to słyszałam, ale no. Ja... Trzeci fragment. Może refren jakiś będzie bardziej klarowny. No to to, no. Nie ma opcji, żeby sobie przypomnieć, no. Ale znam. Dobra, to się, jednak się nie słyszy tego pierwszy raz, bo to już... Nie, znane. Ale... No to jest znane, no. Jest znane, stosunkowo. Ale... Jest 2007 rok, jadę samochodem z rodziny w górach, jakby i to leci w radiu. Nie no, kojarzy to się kojarzy. Tak, mnie, ale no, w radiu żeby... kiedyś leciało, no. Jak się wracało z jakiegoś, nie wiem, koło brzegu w 2004, nie? To... No nie to wiemy. To strzelacie? Nie. Doda mandarina, coś. Nie. Nie wiemy chyba. Nie wiemy chyba, nie. Trzeba nam powiedzieć. Ale znane, prawda, czy nieznane? Nie, no znane, znaczy, tylko zapomniane. Tak, no, niezapomniane. Słuchało się tego na pewno, w sensie no tytuł leciało. To. No nie, to zapomniane. Tytuł, You're Not Alone. You're not, okej, okay, nie, not love, tylko You're Not Alone, no. ATB.
ATB, okay. No przecież, że tak. Nie, fajnie, nie przypomniałbym sobie. Okay. Tak, tak, ATB. Że jasne, no, tak, ATB, ATB, tak, no, tak. To ci od ACDC. ATB. ABCD. ABC, to oni śpiewali. Tak. Nie, a to jest tak bardziej taki one hit wonder, czy to jest jakaś klasyka gatunku? ATB. ATB. No i fajnie. Dobra, drugi utwór. Czyli ona jest zagraniczna. Tak, no. A Julia doda mandarynę. Tak, to doda mandarynę to. No nie brzmiał jak Niemiec, ale... Ale to DJ, on nie śpiewa, więc DJ nie śpiewa. No, może śpiewać. O, to jest polskie. Polskie, to jest polskie. Kobieca, kobieta. Chyba tak, ale kurde. No ja wiem, co to jest, ale nie wiem, kto to śpiewa. Bo ja nawet nie wiem, czy to jest. Ja nawet nie będę tutaj zgrywał jakiegoś. Mi to coś mówi, ale... Zdawcy. Kurczę, no znamy te piosenki. Czemu pytasz o tytuły? Może powiedz bardziej, mów tytuł, a my będziemy sobie śpiewać te piosenki. Dawajmy nie dajmy sobie presji, sobie. Bo... To nie jest polskie. Okay. O ty, ale to mamy tu, no to już ja nie wiem, co to było. Na pewno nie jest polskie. Na 100%. Pewnie ma rację. Ale chyba potrzebuję dalej. No. A ty wiesz, co to? Bo tak chciałaś kliknąć. Co nie. To lista. Jestem w stanie całe zanudzić, ale ja nie mam pojęcia, kto to jest. To zanudź. Nie, no nie chcecie tego zanudzić. No dawaj, jakbyśmy nie chcieli, to byśmy się... Nie, no ale może drugi chodzi. Fragment wam rozjaśni, to wtedy ja nie będę musiała nucić. No zaraz, no. O, no dobra, tak, tak. O Jezus, no o Jezus. O. No to też się słyszało w radio, ale nie mam pojęcia, kto śpiewa. Na pewno refren jest bardzo, bardzo znany i śpiewany, no. One są zapomniane, bo... Pan takich nigdy ktoś... nie poznał. Nie, trzeci fragment, chociaż... Ale co nie, to pośpiewamy. Jeśli będzie, może coś tam do tytułu będzie, to strzelę chociaż coś, ale... Strzelisz artystę? Ale nie okay. Jestem pewien. Ale poczekajcie, kto tak śpiewa? Kto ma taki głos? Wiesz co... No bo to jest taki specyficzny dość głos. Ale ja nie wiem, jaki to jest tytuł. Nie mam pojęcia. Dobra, może trzeci fragment nam coś podpowie. Nic nam nie podpowie, co ty gadasz? Chociaż tytuł może. Maybe. Ale kto to śpiewa? To się może nazywać Maybe. No dobrze, no ale no nie znamy wykonawcy, no. A tytuł chociaż znasz? No Maybe. No wiem. To kliknij. No ale co kliknę, ci powiem. Maybe. Nie wiem, no nie wiem. Coś pokroju Jamesów Bluntów pewnie. Co tam? Znaczy to na pewno nie jest to, ale nie wiem, tytuł Maybe, a wykonawca James Blunt. Dawaj, Antek. Czuję, że ty go znasz. Co mnie podpuszczasz? Nie. Nie, nie znam mnie. Ale kojarzy to. Po raz kolejny potwierdzamy, że piosenki są zapomniane. Zapomniane, tak, zdecydowanie. To kto to był? Nie strzelacie? Tytuł Maybe. Zespół nazywa się Brainstorm i są z Łotwy. Pozdrawiam Brainstorm. Pozdrawiam. To oni dumni muszą być chyba z nich, nie? Ale to jest fajna piosenka. Słyszeliście o czymkolwiek, co jest z Łotwy? Dużo rzeczy słyszałem, co było z Łotwy, ale niekoniecznie to były piosenki. Okej. Okay. Kojarzyło mnie głos i nie, może podobne, może do jakiegoś Jamesa Blunta czy coś. Nawet żeby do nucenia tak oponuć. Mhm. Bardziej na pewno niż tamto. Taki nostalgiczny numer. W sensie to faktycznie już jestem w tej dekadzie. Teraz. O! Ja bym chyba... Nie no. Te smyczki są tak. Tam takie... Tam się styki tak łączą i ta muzyczka tak leci, ale to w ogóle zanim to dotrze do mózgu takiego jakiegoś... Tak! No. No. To jest Brodka. Tytuł? Tak. Czekaj, jak zwykle to ja wykręcę numer twój, dziewczyna mojego chłopaka. 5 punktów! Tak jest! Dobra, drugi. No. Artur jeszcze myśli. Chyba mnie nie znasz. Coś mnie nie znasz. Znasz mnie nie. O, czekaj. Kurczę. To jest ale mnie znasz, ale obiecaj. Tak, będziesz ze mną chwilę, dwie. Ale obiecaj. To nie jest Monika Brodka. Nie. Ale wiesz co. Ale obiecaj. Ale to jest ten typ troszkę. Oj, no wiem. Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. 5 punktów.
choć nie ten sam sens. No właśnie, ej, to bo jest, to brzmi jak Monika Brodka. Jedzie taką Moniką Brodką, no. No ja mogę to powiedzieć. No dawaj. Monika Brodka, kiedy odejdziesz? Nie. A ja bym powiedział, zostanę przy Monice Brodce, bo może, a tytuł chwilę. Nie. Nie, 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 nie wiem. Numer 3. Nawet mnie nie znasz. Ale utwór rozpracowany jest. No dawaj. No, to nie jest Ania Dąbrowska jakaś wcześniej? Możesz nie spróbować. No, ale chyba nie. Odejdziesz, czy odejdę? A to na pewno nie jest wtedy, kiedy odejdę. No nie raczej, ale co ci kiedy szkoli? Odejdziesz, Ania Dąbrowska? Nie. No, niespodzianka. Nawet mnie nie znasz, Monika Brodka. Nie. Ale to jest chyba dobry tytuł. Ja bym sprawdzę tą Anię Dąbrowską i nawet mnie nie znasz, czyli nie. Mieszam te dwie odpowiedzi. Dobra, zaskocz nas, Ania. Co to jest? Jest to Monika Brodka. Wow. Jednak Monika Brodka. Wow. Tytuł. Dziewczyna mojego chłopaka. No tak! A to nie był Jezus film taki? Jezus, to było z filmu? To już nie takie no zapomniane, nie, widzisz. Boże, uwielbiam tę piosenkę, no. Ta stara Brodka, jakkolwiek nie brzmi. To fajne. Ta 2000 Brodka. Ta Brodka w stylu komedii romantyczne, tak, typu Nigdy w życiu. To mogło być z jakiegoś filmu, ale no to jak wtedy dużo... Było w filmach. Filmu było dużo wtedy. Ale to jest w ogóle, jaka to jest zmiana postaci, nie? Na przestrzeni no, lat. Tak, jaka tak, to jest tak droga przybyta. Ja gratuluję, że tak nam, że doszliśmy do tego. Tak. Jestem dumna z nas. Fajnie. Wczoraj też chyba nową płytę wydała. Tak, tak. No. To wczoraj to już kilka jest tam tygodni, z miesiąc tak temu właśnie. No. Złote lata polskich komedii romantycznych. Mm-hmm. Pamiętajmy tak, ja o tych bardzo lubiłam romantyczne. I też nie znałam tytułów, więc nawet bym nie wiedziała, że to jest okay, no to chłopaka, ale fajna ta pioseneczka. Ja często słyszałam ten tytuł, Monika Brodka ten tytuł, ale nie kojarzyłem tego z utworem. Ciekawe, jaka jest najpopularniejsza piosenka Brodki, w sensie jaką ludzie najczęściej kojarzą. Dajcie znać w komentarzach, którą piosenkę Brodki najbardziej kojarzycie. Kojarzycie najbardziej, no także najwięcej tekstu znacie na pamięć. Taka polska. To jakby brzmi jak motyw z Nigdy w życiu, prawie. Ale... Jakieś intro do Barw Szczęścia. Właśnie taka nuta z lat tamtych. Właśnie do takiej nuty lubię robić trening. Dobra, teraz wszystko co powiem będzie odnoszone do treningu. Jest to istotna część twojego życia, no, więc jeszcze te szanse. No jest to racja. No dobra, macie dalej? Coś? Dalej? No dawaj, dalej. No to co, drugi dobra, fragment. Ale polskie chyba takie, co? Zobaczymy. O, na pewno. Znam się na muzyce także. Szczególnie z tamtego okresu. Coś... No to ja wiem kto chyba. Co ty gadasz? No coś mówi. O Boże. Ja wiem kto to jest. No ale to nie, to oryginalnie polskie. No ale tytuł to nie wiem. Mi ten rytm, ten beat mi coś kojarzy, bo wokal to w ogóle nie, ja nie wiem kto to śpiewa, ale dobra i tak nie zgadnę. Nie, ja potrzebuję trzeciego. Ja to nie wiem czy ja w ogóle to kojarzę. Znasz na pewno. Miałaś w końcu 14 lat. Znażę. Ja myślę, że przez te 10 lat miałam 14 lat. Wciąż masz 14. I wciąż mam. To co, trzeci fragment? Tak. No dobra, to sobie jeden może z refrenu zgarnę jak będzie ten. No. Znaczy, możemy chyba poczekać, zostanę wyprzedzony. Poczekać. Nie. Ja nie, jak nie usłyszę tytułu, to nie, 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 nie. Ja nie wiem. Zawsze mam <pisa. laughs> My wiemy, że ty nie wiesz, Artur. No, trochę brzmiało jak znamy. Trochę brzmiało jak z Lizzie McGuire przez chwilę. O Jezu! Totalnie, o Jezu! Ale zarąbisty ten utwór. Zanim nie wszedł ten, to... Tak! Ja tego nigdy nie słyszałem. Nie wiem, kto to śpiewa w ogóle. Pewnie Just Be With You, coś tam? Teraz strzelę wykonawcę. Wykonawcę. Nie będę nawet próbował udawać. Julio albo Enrique Iglesias i jakieś Not Your Girl. Nie. Czekaj. Bo to jest ten. Ja usłyszałem Coolio. To jest głos Could I Have This Kiss Forever. No, to jest ten ziomo. Że Enrique, to jest Iglesias. Iglesias. Enrique Iglesias. Dobra, wiem. To jest Be With You i to jest Enrique Iglesias. Yeah, wow, okej. Okay. Co ty powiedziałeś? No właśnie nie wiem. Coś co usłyszałam w refrenie szybko powtórzyłam i teraz nie wiem. Coś właśnie, bo ja zapomniałem co było. Nie no, nie mam pojęcia, Boże. No to kto to był? No nie wiemy. Chyba. Enrique. To w ogóle pewnie będzie ktoś inny i zupełnie w ogóle nie to.
tytuł Be With You, jest to Enrique Iglesias. A, ta! Widzisz, no. O kurczę, teraz to jestem zła na to. No. Nie, to jest, nie wiem z którego to jest albumu, ale to są też w ogóle jego lata, nie? No przecież tam było bardzo dużo i najukochańsze z Whitney Houston przecież piosenka, jak ona się nazywała, czekaj. Kiss Forever, no właśnie, Can I Have This Kiss Forever, no. Zmylił mnie język, no. To był taki w sumie chyba jeden z najpopularniejszych swego czasu, taki artysta latynoamerykański, który gdzieś tam przebił się tak w mainstream, nie? Taką no i to z Hiszpanii w ogóle. A, z Hiszpanii, no, to nie jest latynoamerykański, ale... Tylko, że faktycznie to jest rok 2000, więc tutaj... No to my jakby to te 14 lat jednak mogły być trochę młodsze. Trzeba by sprawdzić, jaki. A wiemy, kiedy jakby właśnie miesiąc premiery utworu. 29 lutego. To był rok przestępny. Jakby Wiktoria urodziła się tego dnia tak naprawdę. Ona się urodziła 29 lutego, tuż przed północą, ale lekarze wpisali jej 1 marca, nie? Żeby miała normalne życie. Więc to jest piosenka z jej urodzin. O kurczę. O Jezu, ale śmiesznie. Ej, fajnie, dobrze, że przeprowadziliśmy to śledztwo. Mm-hmm. A Wiktorii nie będzie w tym odcinku? O nie. O, masz. No to pozdrawiamy Wiktorię. Tak, wszystkiego najlepszego. Tak. Zdrowia, szczęścia. Życzę Enrique. Myślę, że... Może nas nie być w ogóle w tym odcinku. Może możemy tak zrobić. Nadrabiamy innymi rzeczami niż inteligencją. Czym? Karolina ma dzisiaj urodziny. Właśnie są urodziny Karoliny. I jesteśmy piękni tak, wszyscy. To jest najważniejsze. Co nie jest niezapomniane aż tak bardzo, no. Ja znam te piosenki. Myślisz, że to? To jest na stówę to. Tak? O! September Satellite. 5 punktów! Jezu, kocham nice. Tą piosenkę, kocham! Tak. Tak? Tak. Zgodnie. Poprosimy. Zgodnie, no. Nie mam pojęcia, kto to nawet może śpiewać. Nie wiem, kto to może śpiewać. Z Barwą nawet. Boże, ej, to jest super hicior. No, ale to jest super kto to śpiewa? Don't you cry. Tak, to jest ta piosenka? A nie? A nie wiem w sumie, szczerze mówiąc. Coś tam, Saturday morning, coś... Nie wiem, ja nie wiem. Dobra, no to dalej. No, dobra. Może jakieś Pussycat Dolls? Nauczył się w końcu. Dobry zespół. Pussycat Dolls. Fajny zespół znam. Shit. No i pewnie tak, tytuł coś z morning. Ale wykonawcy tutaj chyba nie... Nie wiem, ja widzę tę twarz, ja chyba widzę nawet okładkę płyty. A widzicie to, czy to zespół, czy... Nie, to jest artystka jedna, solistka. Ze Szwecji. Czy nazywa się IKEA? Słaby żart. Mi się podobał. Dzięki. No dobra, powiedz, nie wiem. Gotowi? Tak, no. Tytuł Satellite jest to September. September się nazywa babeczka, tak? Okej. Okay. Dobra. Była moją ulubioną, jak byłam mała, po prostu śpiewałam ją non-stop, nie znałam angielskiego wtedy za grosz i śpiewałam jakieś takie łe. Kocham tą piosenkę, jest sztosem. Ale ciekawe, czy to jest też taki wykonawca nie anglojęzyczny. September to wokalistka była taka blond włosy, prawda? Tak, ze Szwecji. Tak, ja słuchałam bardzo dużo tego. I ona w ogóle teraz się odcina od tego i występuje pod jej normalnym nazwiskiem, ale miała też drugi przebój. Tak, to jest ten utwór właśnie, no. Kurde, fajnie. Chociaż punkty w tej grupie. Dobra, ale mamy jakieś tak już. To mamy, prawda? Już mamy, właśnie. Skomunizowaliśmy się. Te wszystkie utwory zaczynają się tak samo, czyli nieznajomo po prostu, totalnie, no. Też znam. To brzmi jak ten... Jonas Brothers. Karpili. Właśnie tak. Jak to? Że to jest ten instrument. Mhm. Ty. Nie? Że jakiś, jakby zaraz był jakiś bęgier. Ja, nie wiem. No tak brzmi, nic mi nie się zaraz wychodzi. No, ale to późno. Późno, no. Ale nie, to jest okres właśnie 2000-2010. Naprawdę? A nie późniejszy? Nie. To jest jakieś, myślę, 15 lat. No. Mamy 2022 rocznik. A, 15 lat temu, myślałam, że 2015. Nie, jak masz, 15. O, tam coś świta. O, tutaj coś działa, dobrze. Ale ja nie wiem, ja chyba drugiego potrzebuję. Dobra, dalej poprosimy. Chyba tak, no, jednoznacznie.
Kojarzę Nova. Ej, to jest takie stare? Znaczy, tyle ma już na siódmy. To jest Getting Over, piosenka to się nazywa na pewno. Dodawałem ją ostatnio na imprezową playlistę. A nie taki... Na 200%. Nie, nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wiem, co to jest. Albo na tam 99, albo 20. Ale... Więc rozstrzał... Rozstrzał tutaj statystyki. Tendencja spadkowa. Tendencja spadkowa, tak, no. Dobra, trzeci fragment. Ja wtedy mówić może nie umiałam. Nie, w 2007 to już raczej umiałeś. A to jest siódmy? Tak, 3 lata sobie dodaj, to jak miałeś 10 lat. Dobra. Mogłaś nie umieć, no. Ale tam jest pewnie David Guetta. Getting Over David Guetta. Nie. Okay. Dobra, to dalej, tak? Nie, no nie wiem, nawet kto to nie ma szans. Ale pewnie jak usłyszycie, co to drugi, trzeci fragment teraz to poznać. Tak, tak, tak. Jakub, wracasz. Co ja wracam? A, do gry. Do domu. Już nie wiedziałem, że gdzieś wyszłam, ale wyszedłem, a już wracam. Nie odchodź. No to na pewno jest jakiś taki... Boże, jakie to DJ-owsko, no. Dobra, oj, ale to brzmi jak coś potężnego. No. I to ja chyba nie jest David Guetta, no. Chyba nie? Chyba nie? Nie wiem. Kurde. Fajne, no też, fajne, też, fajny też numer. Mi się... No, dobre wspomnienia mam z tak. tym utworem. Podobało takie to leciało na dyskotece. Tak, tak, tak. To, takie, że już wchodzi taka pychniowa nagle, każdy jest, co to jest, Shibuya, takie nowe. Ale, tak, no. Tak, tak, zdecydowanie. Ale kojarzysz to, tak? W sensie, na tak, żeby... Co, ja? No. Na tyle kojarzę, żeby próbować zgadnąć, ale no... Nie, nie, ale nie, nie pamiętam nic. W sensie nic z tych potrzebnych rzeczy, no bo wiem, jak to leci, no i co. No, ale nie znam. Znaczy znasz, ale nie znasz no, autora nie znam, i, tak. i ten. No nie wiem, jakie ja tam są nie, słowa. Ja no. nawet nie słyszę tego słowa, żeby zgadnąć no, ja tytuł. Też... Love is gone. Ty nawet zaśpiewałaś przed chwilą. No, nie, no bo my ale wiemy, co to jest. Oczywiście, że tak. I jest to David Guetta i Chris okay. Willis. Okay. Christmas. Christmas. Merry Christmas. Not yet. Pół punkta dla kolegi. Poproszę. Co ty gadasz? No kurczaki. Nigdy nie słyszałem Davida Getty w ogóle. Nie, no. Ale ja wiem, kto to jest. Nie, wiem, kto to jest, ale... Znaczy, dobra, pewnie jakieś tam piosenki są, gdzie z jakimś featuring, w sensie z jakąś Rihanną. No, no, no właśnie. No. To jest ostatnia. Przypominam, że końcowy utwór zawsze jest najprostszy. Czy ktoś ma jakiś pomysł? To mi brzmi jak taka piosenka z lat, z filmu z lat 80. bardziej. Ale to nie jest dobry trop. To chyba nie jest ten trop. Nie wiem dlaczego, ale miałam Andrzeja Zauchaj Gumisie. Zapomniałem! Szukałem nagle czasy, tak jakby mi się już nie zgrały. Nie wiem w ogóle. Nie! Brawo! Mi się kojarzy... Raczej nie. No wiem. No dobra, no spoko. No to co, drugi fragment? Zły czas. O, polskie, czyli na pewno nie znam. Coś. Co? Coś, nie mi... ale to jest troszkę... Nie, niemożliwe. To niemożliwe. Tempo jest jak w dwóch bajkach Dody. Ale to nie jest nie. to prawda. Czyli idealnie oddawał to, co się działo na twarzy. Kurczę, no nie pasuje mi to, ale dobra, powiem. To jest Doda dwie bajki. Nie! Nie? No jak to nie? No mój stróż widział to inaczej. No, i gdzie tam słyszałaś no to? No właśnie te dźwięki. Czy to ona nawet nie brzmi jak Doda? Ewa Forno. Zły czas. Nie. Trzeci fragment. Dobra. Nie zdejmuję. Zły czas. Zły czas. No. Relatable. Teraz mam zły czas bardzo. Ale nie, to nie ten głos, to nie to było, to nie było. To nie będę nawet tego klikał, bo to nie to. Ale to załóż słuchawki, to posłuchamy. A, no to możemy. No dobra, no to co? Dalej, no. Ostatni tak. fragment ostatniej piosenki. Może się wydawać, że mnie nie wydaje. Takie utwory były kiedyś? Bardzo lubiłam te takie sklejki, te takie... takie... O czym w sensie takie chóry w refrenach, kiedy właśnie polscy wokaliści śpiewali. I to jest w ogóle chyba taka sytuacja, której pierwszy raz słyszę, naprawdę. No, to, chyba tak. No. Bo wszystkie z tych utworów zaczynają się tak, że ich ale nie znam później, jest. Że tak tego. A to nie było właśnie do tego filmu Pieniądze to nie wszystko? Czy to jest piosenka do filmu? A brzmi. Jak na przykład do filmu Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze to nie wszystko to nie jest film jakiś starszy, nie, ale może z tej dekady w sumie.
Nie wiem, Jezus Maria, kto to śpiewa? Na pewno nie śpiewa tylko jedna osoba. Znaczy... No, troszkę tak. Słyszysz błyskotliwą uwagę. Tak, taki klimat, ale pokonamy falę. Ale kto? No raczej nie Andrzej Saucha. Nie. Nie. Nie doda. Nie doda. Kurczę, no szkoda tak z tym zerem. No to jest zespół, to wiemy. To nie, no to jest jedyna osoba, która po prostu sobie zaśpiewała z ludźmi. Wiesz co, wyczuwam ironię. Nie podoba mi się. Powiem, pieniądze to nie wszystko. Dobra, niech będzie już kora. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nie. Zatem tytuł piosenki może się wydawać. Jest to Alicja, Janusz i finaliści Idola pierwszego sezonu. Patrz, wow. Nie? O kurde, to legendarne rzeczywiście. Kora. Kora. O, no i właśnie o tym mówię. Że kiedyś... Że nie znam tego. Że nie znam. I tam był Szymon Wydra. O, Szymona Wydra, szanujemy. No. I tam też jest Ania Dąbrowska na przykład. I jest Tomek Makowicki. Kory tam nie ma. Trochę nie. Ale nie, że oni kiedyś robili właśnie tak sklejki wokalistów, że po prostu było dużo ich i oni sobie robili, albo to pokonamy fale. No i co? No i tyle. Wow. Dzisiejszy odcinek wygrywa Karola. Brawo, brawo. Zasadam. Dzisiejszy odcinek wygrywa Zuzia. Jej. Zasłużona wrotka. No. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek wygrywa Bartek! Yeah! O, ale do zaliwianych piosenek. Mistrzu. Nie, ale jakby znaliśmy je. Tak. My znaliśmy, ale... Właśnie ja zawsze chcę to przekazać widzom. Tak. Kojarzę, ale nie aż tak, żebym Anka zgadła. Na przykład nie było. Ale mnie też nie było, kiedy byli Czterej Pancerni na przykład, a znam. No, widzisz, to też znam. To było już pasywno-agresywne, to już nawet nie była ironia. A znam. A nie muszę. To nie było stricte do ciebie, to było wiesz, po prostu tak do ogółu. Hen polski też znam. No, a nie było mnie. Nie było, jak Wybicki napisał. Nie było mnie. Dziękuję patronom Dzikiego Ucha, to dzięki nim powstał ten film. Specjalne podziękowania dla następujących osób. Zuzia Kania, Ania Szmelter, Walerian Walerian, Tomasz Mak, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Beata Bezak, Piotr Wernicki,